ogromne zasługi na tym polu położył dr Adam Cyra, który tę postać przywrócił światu i którego praca była pierwszą tak obszerną, tak dokładną, poświęconą rotmistrzowi. I muszę powiedzieć, że od tego czasu ta postać jest dla nas wyjątkowa. Jest ważną postacią ruchu oporu, wystawy ruchu oporu. Jest treścią codziennych oprowadzań przez przewodników muzeum. No i muszę powiedzieć, że cały Oświęcim, czy ta część Oświęcimia poświęcona, na której leży były obóz, czyli znajdująca się Małopolska Uczelnia Państwowa, nosi imię Witolda Pileckiego. Tuż obok obozu, w budynku, w którym był przyjęty pierwszy transport polskich więźniów politycznych, znajduje się pomnik Witolda Pileckiego. Także pracujemy także z potomkami. Organizujemy spotkania dla młodzieży, bo nic nie jest tak cenne, tak bezpośrednie, kiedy jest możliwość zobaczenia, porozmawiania ze świadkiem. Mieliśmy spotkania zarówno z panią Zofią Pilecką, jak i z panem Andrzejem Pileckim, z panem Krzysztofem Kosiorem, który jest prawnukiem Witolda Pileckiego. Te doświadczenia rodzinne też są bardzo istotne, jak w tradycji rodzinnej to wygląda. Zawsze można i zapraszam koniecznie na naszą stronę internetową, gdzie są lekcje poświęcone między innymi ruchowi oporu, którego centralną postacią znowu jest Witold Pilecki. Dalej cały czas coś nowego znajdujemy. Jest bardzo dużo u nas historyków, którzy dalej badają. Mamy świetnych profesorów, którzy dalej badają ten temat. Coś zawsze nowego wychodzi, coś z archiwach, nawet w Anglii jeszcze szukamy dalej rzeczy. Są dużo, dużo archiwach, które jeszcze nie są znalezione. Książka Fairweathera pokazuje niesamowitą postać, natomiast proszę powiedzieć, co w ostatnich latach dla Państwa było najistotniejszego właśnie w historii, w życiorysie rotmistrza Pileckiego? To jest bardzo trudne pytanie, nie jest tak łatwo coś takiego odpowiedzieć. Jest bardzo dużo, akurat wiem, że Jack Fairweather odkrywał nowe raporty Pileckiego, w jego słowa dokładnie, które były powtórzone do innych więźniów, które uciekali z Auschwitz i sami wtedy zanotowali dokładne słowa Pileckiego. Musieli to wszystko zapamiętać, bo nie było tak łatwo wyciągać papierowe takie raporty, to trzeba by było wszystko zapamiętać. I Jack akurat to znalazł w archiwach w Londynie. Ładuj! Salwo! Pal! Rotmistrz Pilecki był w kompanii czwartej, w drugiej, a ja byłam w czwartej. Więc razem byliśmy w Chrobry 2. Z tym, że Pilecki dołączył do powstania, bo on walczył, prawda, na zachodzie, a dołączył do powstania jako powstaniec, zwykły powstaniec, prawda? To niezwykły, bo powstańcy nie byli tacy zwykli, ale tak mogę powiedzieć. A później był w Chrobry 1, jako dowódca Chrobry 1, a ja byłam w Chrobry 2. Ale najpierw był jako powstaniec, a potem był dowódcą. Tak, i był w Chrobry 1. Miał pseudonim Lech Żelazny, a ja byłam w Chrobry 2, Lech Grzybowski. Więc spotkaliśmy się razem. Był bardzo dzielnym, zresztą nasi chłopcy, powstańcy byli bardzo dzielni. My czytaliśmy gazetki, prawda, wszystko o naszych wojskowych. No ale tak nie było czasu na to. Człowiek był zajęty tylko tą ratowaniem rannych, tak jak my, sanitariuszki, a chłopcy walczyli, prawda, więc no. A przeważnie sanitariuszki były zajęte rannymi, ale łączniczki miały większy dostęp. Odkryliśmy Pileckiego, ale tak jak mówią mieszkańcy nawet Tuopola, takich Pileckich dla naszego narodu było wielu i na pewno to też zarówno tak jak Instytut, tak i pewnie Muzeum Auschwitz też ma miejsce na dalsze, wieloletnie jeszcze badania, bo takich postaci była po prostu rzesza. Szukajmy blisko. Pamiętajmy, że ci bohaterowie są bardzo blisko. Mamy taką tendencję do szukania bohaterów daleko, ale ci bohaterowie są na naszej ulicy. Porozmawiajmy z osobami starszymi, patrzmy na konkursy przeprowadzane w szkołach, w domach kultury, gdzie odkrywamy ślady historii. My do tej pory
otrzymujemy pewne dokumenty, które są dokumentami historycznymi z obozu i dla nas tak bardzo istotnymi. Odkrywamy pojedyncze historie. To bardzo ważne i istotne, aby szukać bardzo blisko. W naszych rodzinach nie ma takiej polskiej wioski, nie ma takiej polskiej miejscowości, z której ktoś nie był deportowany do obozu koncentracyjnego. Nie ma takiej szkoły, z której ktoś nie był aresztowany i wysłany do obozu. Nie ma takiej społeczności, gdzie nie ma jakiejś ofiary Auschwitz lub innych obozów. Szukajmy blisko. Jak Europa Zachodnia dowiaduje się o takich postaciach? Bo słynny Dywizjon 303 w Anglii istniał przez lata, prawda? Polskich żołnierzy, polskich lotników. Tu są nowe postaci, które dla historii wojny odegrały ogromną rolę. Problem jest w Wielkiej Brytanii, w Ameryce, oni są tak daleko od polskiej historii. Oni nie rozumieją i oni nie chcą rozumieć. Oni są zainteresowani w D-Day, Dieppe, różne takie wydarzenia, które się zdarzały, jak Francja poddała do Niemiec. Oni nie są zainteresowani, co się stało w Polsce, bo my byliśmy pod okupacją. Oni nawet to nie rozumieją, że Polska była pod okupacją. Oni myślą, że wszystko było tak normalnie, tak jak było we Francji. Tak nie było w Polsce. I powoli książki tak jak Jacka Ferwedera, Roger Morehouse, Clem Mally, powoli przynoszą te wszystkie historie po angielsku dla tych ludzi. Pani, będąca świadkiem tych dni, zaświadcza o tych niezwykłych postaciach. Tak. Ja na przykład czytałam o Pileckim wszystko, bo ja interesuję się, prawda? Nie jest obojętne, co się dzieje teraz, co się działo kiedyś. Miałam 19 lat, poszłam do powstania i starałam się wiedzieć więcej, no ale to nie było czasu na to, naprawdę. Jak ważne jest to, tak jak dzisiaj, ta uroczystość, pani Heleno? Bardzo ważna. Człowiek zasłużony, naprawdę. Tyle, co on zrobił dla ludzkości, prawda? To jest, no, nie wiem, kto mógłby więcej dać siebie. No, a on tak się poświęcił dla wszystkich.